Dzień dobry, witam z kościoła świętego Mateusza w Łodzi w sobotę 17 października. Właśnie dzisiaj w sobotę 17 października Łódź, ale też i wiele innych miast i regionów naszego kraju trafiło do tak zwanej strefy czerwonej w związku z pandemią koronawirusa. Pandemia koronawirusa daje nam znać o sobie, zwłaszcza w tym ostatnim czasie, ze zdwojoną siłą. I chciałem przekazać kilka komunikatów związanych z funkcjonowaniem naszej parafii, przede wszystkim z nabożeństwami, ale też i z pozostałymi aktywnościami, które miały miejsce, jak to wszystko będzie wyglądać właśnie teraz, w tym czasie, kiedy te obostrzenia nas wszystkich dotyczą. Oczywiście to, co jest w wielu miejscach powtarzane, nosimy maseczki na nosie i na ustach, dezynfekujemy ręce i zachowujemy dystans. I w związku z wytycznymi, które dotyczą kościołów w tym wyjątkowym okresie, w naszym kościele możemy ze spokojem wszystkie te obostrzenia wprowadzić w życie. Nasz kościół jest tak duży, że licząc jedną osobę na 7 metrów kwadratowych, które mogą uczestniczyć w uroczystościach religijnych, w naszym kościele śmiało pomieści się około 140 osób, a więc 140 osób może uczestniczyć w nabożeństwach. A więc każdy, kto chce przyjść do kościoła, jak najbardziej jest to możliwe. Ale moi drodzy, doskonale wiecie, że w kościele ewangelickim ani biskup, ani proboszcz, nikt nie musi dawać takiej dyspensy od uczestniczenia w nabożeństwach. To musi każdy z nas sam przemyśleć. Czy chce przyjść do kościoła? Czy chce podjąć ten trud dojazdu do kościoła, bo chyba to jest ten najsłabszy element w tej całej układance, zwłaszcza dla tych, którzy dojeżdżają środkami komunikacji publicznej. A więc zastanówcie się, czy na pewno jest wskazane, aby w tym czasie przyjść do kościoła. Ja zachęcam, ja tu będę, będzie się odbywało nabożeństwo, ale myślę, że zwłaszcza osoby starsze, osoby schorowane, które nie czują się na siłach, naprawdę nic złego się nie stanie, jeżeli pozostaniecie w domu. Cały czas rozwijamy transmisje internetowe naszych nabożeństw. Pod tym filmikiem znajdziecie link już do najbliższego, niedzielnego, jutrzejszego nabożeństwa, więc zachęcam do tego, by poprzez YouTube'a łączyć się z nami. Również od jutra, od niedzieli, w trzecim programie telewizji publicznej będą transmitowane nabożeństwa. Jutro o godzinie 15:50 bezpośrednia transmisja z nabożeństwa ewangelickiego z naszej parafii w Lublinie. Także bardzo, bardzo gorąco zachęcam do tego, żebyśmy w różny sposób, tak jak to możemy, tak jak to będzie najbezpieczniejsze dla nas wszystkich, uczestniczyli w życiu religijnym, ale też abyśmy rozwijali inne możliwości, które mamy, chociażby odprawienie nabożeństw domowych, chociażby wspólne w rodzinie czytanie Pisma Świętego, wspólna modlitwa. Myślę, że w tym czasie, który teraz mamy, to może mieć bardzo dużą wartość i może być bardzo potrzebne nam wszystkim, żebyśmy też właśnie w społecznościach rodzinnych modlili się, czytali Boże Słowo, rozważali to Słowo i w ten sposób zaświadczali o tym, co dla nas jest najważniejsze. Szkółki niedzielne, które odbywają się równolegle do nabożeństw, one odbywają się od początku roku szkolnego w naszej kaplicy, w Mateusiku. Tam też mamy bardzo dużą przestrzeń, a więc dopóki będzie można, to też i szkółki dla naszych najmłodszych będą prowadzone.
lekcje religii, one będą się odbywać normalnie, zgodnie z tymi wszystkimi wymogami. Szkoły podstawowe będą uczestniczyć stacjonarnie w zajęciach, natomiast spotkania grup młodzieżowych odbywać się będą za pośrednictwem internetu. Tak samo nasze spotkania z pismem, spotkania dla zainteresowanych protestantyzmem, to wszystko będzie możliwe dzięki platformie internetowej Zoom, a więc te spotkania będą się odbywać zgodnie z ustalonym planem. Również w najbliższą środę odbędzie się zebranie Rady Parafialnej, również poprzez internet. Także moi drodzy, tak jak mówiłem na wstępie, nabożeństwa będą kontynuowane. Wiem, że do tego podejdziemy odpowiedzialnie, nie tylko myśląc o sobie, ale przede wszystkim myśląc o innych, o tych, którzy są dookoła nas. Nośmy maseczki, nie tylko w czasie nabożeństw, bo to jest oczywiste i tego wszyscy przestrzegamy, ale również w drodze do kościoła i z kościoła. Wchodząc do kościoła są dozowniki z płynem, aby zdezynfekować ręce, a na ławkach mamy wyznaczone miejsca, numerowane miejsca, na których możemy siadać i wtedy na pewno będziemy bezpieczni. Natomiast Rada Parafialna podjęła taką decyzję, że przez najbliższy miesiąc nabożeństwa w naszym kościele to będą tylko nabożeństwa Słowa Bożego, a więc bez Komunii Świętej. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Zachęcam do wspólnej modlitwy, dołączenia się w taki sposób, w jaki to będzie możliwe, jaki to będzie bezpieczny dla nas wszystkich. Zostańcie z Bogiem, dużo zdrowia, dużo odporności, ale też i pozytywnych myśli, bo jesteśmy bombardowani z każdej strony tymi statystykami, które nie są optymistyczne, ale nie możemy tylko na tym się zatrzymywać. Także dużo takiego zdrowego rozsądku w tym wszystkim, co się dzieje, i wierzę, że ten czas uda nam się wspólnie przetrwać i znowu będziemy mogli spotykać się, budować wzajemnie naszą wiarę też w tej relacji z drugim człowiekiem. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na naszych nabożeństwach.